Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w takim krótkim filmiku informacyjnym, gdyż na Steamie jest bardzo fajna oferta gier z, ze stajni Square Enix i trwa ona od 5 do 9 lutego i naprawdę masę gier można wyrwać za grosz tak naprawdę. I ja już wiem, że kupię chyba sobie z 10 albo 12 produktów, jak nie więcej, bo po prostu nigdy w te rzeczy nie grałem i chcę sobie je nadrobić. I powiem wam, co tu tak naprawdę jest. Na przykład, mamy oczywiście najnowszego Tomb Raidera w cenie 4 euro na przykład zamiast 19 euro, 99 euro centów. Plus do tego wszystkie DLC do tego Tomb Raidera w cenie od. Z 19, do, od 11 eurocentów do tam powiedzmy 59 eurocentów. Większość jest za 19 eurocentów, to jest bardzo mało. Później mamy Lara Croft and The Guardian of Lights za cenę, będę tu mówił 2 euro, dobra, łatwiej będzie wymawiać, bo ten 1 eurocent niewiele mu robi różnicy. Mm, następnie, wszystkie DLC do tego również za bardzo małe pieniążki, i później to, co się zaczyna fajne robić. Czyli Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, 6, z każdy w cenie 1,39 euro setów. Fantastyczna oferta, moim zdaniem, bo normalnie te gry chodzą po 7 euro za sztukę, a teraz wszystkie możecie tak naprawdę mieć za niewiele więcej jak za jedną z tych gier bez promocji. No to ja sobie właśnie kupuję Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, 3, 4, 5, 6. Tomb Raider Anniversary sobie jeszcze kupię, bo też jest za 1,79 euro eurocentów. Nigdy po prostu nie grałem w stare Tomb Raider, Chciałem to sobie nadrobić, a teraz mam okazję, bo fantastyczna promocja się pojawiła. Idziemy dalej. Jest jeszcze Tomb Raider Legend, który również będę chciał zakupić za 1,39 eurocentów. Tomb Raider Undead World, który również dojdzie do tego pakietu. 1,79% euro eurocentów. I następnie rozpoczynają się promocje na temat Lara Croft and Temple of Osiris tutaj mamy spadek ceny do 6,79 euro. Wszystkie Final Fantasy, jakie są dostępne na. Na Steamie, czyli Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, 7, który nagrywaliśmy, 8, który został nagrany również na kanale. Większość z tych gier chodzi po około 15 euro do 11 euro. Teraz możecie na przykład zagrać w Final Fantasy 7 i 8, yy, przedstawiane przeze mnie na kanale w cenie 6 euro. Fantastyczna promocja, więc zachęcam tutaj do zapoznania się z tymi grami, jeżeli mieliście jeszcze okazję. Później mamy nowo, no, bardziej nowsze już yy, obiekty z tej. Marki czyli Final Fantasy 13 niedawno zawitało na Steamie Final Fantasy XIII kreska 2 Również obydwie gry w cenie około 6 do 7 euro. I następnie zaczynają się gry skradankowe. Coś dla fanów, właśnie skradanek, ponieważ mamy. Mamy. Ja, yeah, świetnie, że się zacięło. Dobra, już się odcięło. Świetnie zakończył mi się pobierać. Euro Truck Simulator 2. I tak, mamy Tifa najnowszego. No tutaj cena jest raczej taka sobie, bo to jest 7 euro i 50 eurocentów. Normalnie ta gra kosztuje 29,99, ale dalej mamy fajniejszy oferty Na przykład jest Tif Gold, Tif The Metal Age i Tif Deadly Shadow. Pierwsze dwa w cenie 1,74 eurocenty, następnie 2,25 eurocenty. 4 euro centy dla Tiffy Deadly Shadow, fantastyczne gry. Następnie mamy kategorię Just Cause czy Chaos? Nie wiem dokładnie jak to się wymawiam. Collection i tutaj możemy kupić wszystko co związane z tą marką w cenie 3,79 euro centów, czyli część pierwsza, część druga, wszystkie DLC do części drugiej. Później mamy gry z serii Deus Ex i na przykład Deus Ex Collection, czyli wszystko co związane z Deus Exem. Deus Ex Game of the Year Edition, Deus Ex Human Revolution, Director Cut, Deus Ex Invisible War, Deus Ex The Fall, który podobno jest strasznie straszna hała. I całe wszystkie te gry mamy w cenie 6,59 euro też bardzo ładna cena jak za to, jeżeli nigdy nie graliście pierwszego Deus, Deus Exa, to możecie teraz sobie to zagrać za 1,39 euro bardzo mało, to, to jest to dosłownie 5, 5 zł chyba a to naprawdę warto łapać okazję, później zaczynają się prawdziwe perełki, bo teraz mamy na przykład wszystkie gry z serii Hitman, czyli Hitman Collection, za, i wszystkie DLC też do Hitmana za równo 8 euro, to jest bardzo mało, i oddzielnie też samodzielne tytuły, jak Hitman 2 Silent Assassin za 1,39, następnie Hitman Absolution za 3. Trz... Zobaczcie, najnowszy Hitman, Hitman Absolution za... jest dostępny za 4 euro. Równiutko 4 euro zamiast 20. Później mamy Hitman Blood Money za 1,79. Hitman Codename 47 za 1,39. Hitman Contract za 1,19. Hitman Sniper Challenge za 5 euro. Ta akurat nigdy nie grałem. W ogóle w Hitmany też nigdy nie grałem, więc może, może sobie też nadrobię to. Później mamy grę Sleeping Dogs Definity Edition za 7. 49. Następnie idzie oferta na gry z serii Dungeon Siege i tu mam całą kolekcję za 5 euro i to jest Dungeon Siege 1, Dungeon Siege 2, Dungeon Siege 3, Dungeon Siege 3, Treasure of the Sun. Troszkę ubolewam, że nie ma tutaj dodatku do Dungeon Siege a dwójki, który moim zdaniem jest najfajniejszą częścią tej sagi o nazwie Broken World. Ja tą, mam, ja tą grę mam w formie płytowej, więc tutaj nie będę tym zainteresowany. Następnie mamy taki tytuł jak Murder Soul Suspect za równo 6 euro i inne gry, takie jak już ze Steiny Eidos. Cała antologia jest za 31 euro i to jest 30, są to 34 gry. Oczywiście każda też jest dostępna oddzielnie, jak Battle Station Pacific, Battle Station Midway, Blood Omen 2, Legacy of Kane, Deus Ex, to już mówiliśmy, kolejny Deus Ex i znowu Hitmeny, bo to są powtórki, bo to jest od tej samej firmy. Zobaczmy, co jest jeszcze niżej. Wra oh, właśnie. Front Mission Evol Evolved. Mm, tutaj średnio to się opłaca as 5 euro. The Last Remand. To jest świetna gra, tylko że również 5 euro. Pandemonium. Bardzo fajna platformówka za 1,74 euro. Następnie mamy Championship Manager 2007, 2008, 2010. W cenie od 1.24 do 1.74. Konflikt The Night Ops, Konflikt Desert Storm bardzo fajne gry, obydwie, również polecam. Anachronox o tym kiedyś słyszałem, chyba nigdy nie grałem. Dai Katana, Deftrap Dungeon bardzo fajna produkcja za jeden euro, 74 euro centy. Ta, ta gra jest, ja bym polecał tą grę wszystkim fanom Soulsów, ponieważ to można nazwać takim bardzo starym Soulsem. Death Trap Dungeon właśnie się gra nazywa. E, następnie mamy Mini Ninja, Omnikron, The Nomad Soul, bardzo fajna produkcja twórców Heaven Reina i Fahrenheita. E, to jest jedna z pierwszych gier. Następnie mamy Order of War, e, Project Snowblind, mm, za bardzo małe pieniądze, e, Quantum Gandrun. Coś takiego. Startopia Supreme Commander 2, który jest słaby, nie polecam. Urban Chaos. To jest taka dziwna gierka. Nie wszystko może przypaść do gustu. Gromancer, to jest jakaś logiczna. Sense of Mystery czy są. Season of Mystery i Yosomini. No, nie wiem, co to są te dwie ostatnie tytuły. Więc tak, tak prezentuje się bardzo ciekawa oferta, jaka jest na Steamie. Ja na pewno sobie coś z tego wezmę, bo za takie pieniążki to grzech nie wziąć. Więc mam nadzieję, że może ten film się przyda jednej, dwie osobie, które o tym nie wiedzą. Ja akurat nie chciały włączać Steam'a dzisiaj i przez kilka następnych dni. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten film się komuś przyda. No hejpa.